Szczęść Boże, Ewelina Betiuk. Witam Państwa i zapraszam na główne wydanie informacji dnia. Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego w pełni, choć termin rejestracji komitetów upływa w poniedziałek. Znamy już nazwiska wszystkich liderów najważniejszych list. Pytanie, jakie tematy będą dominować w przedwyborczym starciu. Jego pole walki to ring. W swojej karierze stoczył 52 pojedynki, przegrał zaledwie 3 razy. Sportowy sukces Tomasza Adamka na zwycięstwo polityczne chce przekuć Solidarna Polska. Stał się symbolem sukcesu, symbolem odwagi, symbolem hartu ducha. Słynny bokser będzie liderem listy najprawdopodobniej na Śląsku. Cele, jakie sobie stawia, są jasne. Obrona życia, bo przecież jest zabijanie dzieci i to jest przeciw Bogu. I jestem katolikiem stuprocentowym i tego będę bronił. Mężczyzna i kobieta to są, które stworzył Pan Bóg, te osoby, Adam i Ewa, więc to są moje rodzina, to są moje poglądy i tego się będę trzymał. Czy start Adamka w barwach Solidarnej Polski dźwignie notowania partii? Na razie sondaże dają jej od 2 do 4%, co stawia ją poza Parlamentem Europejskim. Na wyborczym progu balansuje też Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziś poznaliśmy liderów list tej partii. Chcieliśmy stworzyć jak najsilniejsze listy. Dostałem propozycję od koleżanek i kolegów z Podkarpacia. I tam minister pracy będzie otwierał listę PSL. Na Mazowszu liderem jest Jarosław Kalinowski. W Warszawie Grzegorz Benedykciński. Eugeniusz Kłopotek powalczy o mandat w województwie kujawsko-pomorskim. Stanisław Żelichowski w warmińsko-mazurskim i na Podlasiu, a była minister pracy Jolanta Fedak w zachodniopomorskim i lubuskim. Kandydaci mówią, że niosą Europie tradycję, nowoczesność, Polskę. Z wielką pokorą i szacunkiem nie byliśmy na Majdanie. Nie licytowaliśmy się, jak skutecznie w imieniu Zachodu pomożemy słowiańskiemu narodowi i mówimy, ważna jest Ukraina, ważna jest Europa, ale dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, dla tych, którzy żywią i bronią i gospodarują, ciągle ważna jest Polska i Polacy. W polityce krajowej PSL nie ma jednak czym się pochwalić. Do wyborów idzie w cieniu protestów rolników przeciw wyprzedaży polskiej ziemi i dymisji ministra Kalęby. Ludowcy zawiedli leśników i hodowców świń. Wątku ukraińskiego natomiast w tej kampanii nie uda się pominąć, choćby w wymiarze naszego bezpieczeństwa. Do bezpieczeństwa zarówno w wymiarze militarnym, jak i energetycznym odwołuje się Platforma Obywatelska. Silna Polska w bezpiecznej Europie to są te elementy, które muszą zaistnieć, byśmy mogli dalej marzyć o szczęśliwej przyszłości. Dziś Platforma szermuje hasłem bezpieczeństwa, tymczasem w okresie swoich 7-letnich rządów zupełnie zaniedbywała tę kwestię, mówi profesor Romuald Szeremietiew. Polski system militarny, to czym dysponuje Polska w tej chwili, jeżeli idzie o tę strukturę wojskową, no, jest dość dziurawy. Tak? I owszem, no, oprzytomniały niektóre tam czynniki kierownicze w państwie i mówią, że będzie jakiś intensywny program dozbrojenia wojska. Liderzy Platformy nie zauważyli też zagrożenia rosyjskiego. Dopiero w obliczu sytuacji na Ukrainie lub raczej społecznych nastrojów nastąpił zwrot. Donald Tusk się go przestraszył. Donald Tusk nie chciał się narażać Putinowi. Donald Tusk uważał, że Putin jest dobry. Teraz, szanowni państwo, się zmieniło. Donald Tusk już mówi o Putinie zupełnie inaczej. Mówi o Putinie, że jest zły. Ta niekonsekwencja rządu Donalda Tuska w naszych stosunkach z Rosją w kampanii wyborczej może Platformie zaszkodzić, diagnozuje socjolog dr Hubert Sommer. Potencjalny wyborca jest w kropce, bo nie będzie to przekonywać do końca wyborców w Polsce, co mówi na przykład współcześnie obecnie Platforma Obywatelska. Muszę z przykrością to stwierdzić, że z tej, tak jak mówię, bardzo takiej serwilistycznej, ugodowej postawy próbujemy się przemienić w opozycjonistę. No, bardzo dobrze, to wszystko fajnie, tylko że trzeba było to jednak wcześniej przewidzieć. Zdecydowanie nie na rękę rządzącym jest również zawieszony wczoraj protest zdesperowanych rodziców niepełnosprawnych dzieci, czy cały czas trwający protest przed Sejmem. Plusów nie doda także patowa sytuacja w służbie zdrowia, czy horrendalne bezrobocie.
Trwają 20 targi wydawców katolickich na Zamku Królewskim w Warszawie. Do jutra swoją ofertę prezentuje 160 wydawnictw. Tym razem gościem honorowym jest wydawnictwo watykańskie. Arkady Kubickiego w Zamku Królewskim z trudem pomieściły wszystkich wystawców. W tym roku jest ich rekordowo dużo. Są wydawnictwa polskie, ale także z Niemiec, Francji, Włoch i Watykanu. Frekwencja fantastyczna. Już wydaje nam się, że rekord ubiegłoroczny ponad 20 tysięcy osób odwiedzających w ciągu 4 dni targi w Arkadach Kubickiego zostanie pobity. Dziś jest więcej osób niż było w zeszłym roku i w poprzednich dniach też mieliśmy rekordową frekwencję. Myślę, że bardzo duże. Zresztą to widać tutaj na targach. Przechodzą całe rzesze ludzi, tłumy właściwie przez cały dzień, pomimo tego, że targi zaczęły się we czwartek o godzinie 10, więc czwartek, piątek, dni robocze, a jednak cały czas byli odwiedzający. Organizatorzy tegorocznych targów kładą nacisk na przygotowanie do kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II, stąd ogromna liczba książek poświęconych papieżowi z Polski. Nie brak też publikacji na temat Jana XXIII, w tym biografii bratanka błogosławionego papieża. Poza tym znaleźć można to, co zwykle popularne. Książki teologiczne, modlitewniki, poradniki kulinarne. Kupiłam tak kilka rzeczy już. Też kilka dostałam. Kupiłam dla przyjaciół, znajomych. Jest tak wiele wspaniałych tytułów i bardzo ciekawych, że trudno czasem naprawdę się zdecydować na coś bardzo konkretnego. Jak co roku mnóstwo książek dla dzieci i młodzieży. Czwórka dzieci, żona się bardzo dobrze właśnie wychowuje tą czwórką i wychowujemy w wierze, głębokiej wierze katolickiej i poglądach konserwatywno-prawicowych właśnie takich, bliskich kościołowi. Swoje stoiska mają także wydawnictwa zakonne, m.in. siostry Loretanki. Tematyka gender, czyli aktualne problemy takie społeczne, prawda? I to, co dotyka też rodziny współczesnej. Książki dla dzieci też, bardzo piękna seria księdza Stańczuka, książki, chociażby Najdzielniejszy rycerz. Targi wydawców katolickich to nie tylko książki. Zorganizowano także szereg spotkań autorskich. Jutro w południe z czytelnikami spotka się profesor Mieczysław Ryba, który będzie mówił o swojej najnowszej publikacji Odkłamać wczoraj i dziś. Są całe centra ideologiczne i to nie tylko dzisiaj, ale przecież doświadczaliśmy przez cały XX wiek właśnie takie, którym zależało na zakłamywaniu historii, bo się chce osiągnąć pewien efekt, nazwijmy to wychowawczy. Poprzez zakłamanie historii w dużym stopniu wpływa się na świadomość człowieka, na świadomość narodu i dlatego zaciemniając ten obraz lub go fałszując, chce się osiągnąć pewien stan społecznej świadomości. Targi wydawców katolickich potrwają do jutra. Postanowili przejść drogę krzyżową pieszo i nocą, by doświadczyć bólu i cierpienia, by lepiej zrozumieć drogę krzyżową Zbawiciela. Nad ranem setki pątników zakończyło ekstremalną drogę krzyżową. To wyjątkowe przeżycie duchowe przyciąga coraz więcej wiernych. Idą 20 km, 45, a najbardziej wytrwali nawet 60. Całą nocną trasę pokonują w milczeniu. Po drodze zatrzymują się przy wyznaczonych stacjach na rozważania. Dla wielu to szczególny czas. Czas na refleksję, czas na inne spotkanie z Bogiem, taką drogę krzyżową, która rzeczywiście daje się odczuć nie tylko w sposób takiej typowej modlitwy w kościele, ale też takiego połączenia i ducha, i ciała. Chodziłem kiedyś na pielgrzymki, jak byłem młodszy. Teraz już nie chodzę, bo nie za bardzo mam tak dużo czasu. I myślę, że to jest jakiś rodzaj pielgrzymki też. To prawdziwa droga krzyżowa. Pieszo, w ciemności, niektórzy w samotności. Idąc, rozważają tajemnice męki pańskiej. Idę, ponieważ jest to taki czas zatrzymania w Wielkim Poście. Jeszcze nigdy nie byłam, jest to pierwszy raz, kiedy idę i myślę, że bardzo jest im potrzebny ten czas. Ekstremalne drogi krzyżowe organizowane są od 5 lat. W tym roku wyruszyły z 23 miast w kraju i z 4 poza granicami. Zapisało się ponad 400 uczestników. Na tą chwilę mamy 434 osoby. W większości ze statystyk naszych wynika, że są to mężczyźni, 60%, kobiety 40%. Uczestnicy
w różnym przedziale wiekowym, od 16 lat do 64 nawet. Do bardziej wyczerpujących należy trasa wrocławskiej ekstremalnej drogi krzyżowej, zwłaszcza końcowa wspinaczka na Górę Ślęża. Organizatorzy pomyśleli także o tych, którzy mają słabszą kondycję. Na ekstremalną drogę krzyżową przygotowaliśmy dwie trasy dla uczestników. Z tego względu, żeby zachować w miarę możliwości indywidualny charakter tej praktyki religijnej, żeby nie było zbyt dużego tłoku na trasach i też, żeby dać ludziom wybór, bo niektórzy wolą iść asfaltem. Oprócz intencji, które pątnicy niosą w swych sercach, niektórzy w drogę zabrali również brzozowe krzyże. Myślę, że to jest świetny pomysł na przeżycie właśnie Wielkiego Postu z Panem Jezusem. Odczuć to, jak On wędrował. Będzie to dużo łatwiejsza trasa niż Jego. Jan Paweł II, dzwon o takiej nazwie, zawiśnie wkrótce na wieży srebrnych dzwonów na Wawelu. Ważący pół tony dzwon został wczoraj odlany w pracowni ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu. Pomysłodawcą wykonania nowego dzwonu jest jeden z wawelskich dzwonników Andrzej Bochnak, a fundatorem krakowska kapituła katedralna. W gronie dzwonników Zygmunta dzwonu, który bije okazjonalnie, jest człowiek, pan Andrzej Bochniak, który badając tą wieżę zauważył, że nasi przodkowie, budując tą wieżę, zostawili jeszcze miejsce dla jeden dzwon. 500 lat temu już pomyśleli, że będzie potrzeba. Mówi ksiądz prałat Zdzisław Sochacki, proboszcz parafii archikatedralnej na Wawelu. Na dzwonie umieszczone zostały herb Jana Pawła II i myśl przewodnia jego pontyfikatu Nolite Timere, nie lękajcie się. W dzwon wtopiony został również specjalny medal wybity z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich Karola Wojtyły. W dzwonie został zatopiony wyjątkowa rzecz, medal. Medal, który ofiarował ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, to jest medal ze złota, którym został wybity w 18 roku pontyfikatu Jana Pawła II, a upamiętniał bardzo osobiste wydarzenie Jana Pawła II związane z katedrą. To jest 50-lecie jego kapłaństwa. Dzwon Jan Paweł II zawiśnie w wieży srebrnych dzwonów nad trzema znajdującymi się tam obecnie dzwonami. Herman z 1271 roku, Zbyszko z 1423 roku i Maciek z 1669 roku. Nowy dzwon zostanie przewieziony do Krakowa w Wielką Środę, a poświęcony będzie w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. 500-kilogramowy dzwon zabrzmi po raz pierwszy podczas kanonizacji Jana Pawła II 27 kwietnia. Ma brzmieć w tonacji A. Premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk polecił rządowi przygotować się na wypadek wstrzymania dostaw gazu z Rosji. Powód: rosyjski Gazprom w czwartek po raz drugi w ciągu trzech dni podniósł ceny gazu dla naszych wschodnich sąsiadów. Gazprom żąda od Ukrainy 485 dolarów za 1000 metrów sześciennych gazu. To cena drastyczna, ponad 100 dolarów więcej niż przeciętnie płacą Rosjanom inni europejscy odbiorcy. Premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk polecił rządowi przygotować się na ewentualność przerwania dostaw rosyjskiego gazu na Ukrainę. Rosyjski rząd wraz z firmą Gazprom, która jest częścią rządu rosyjskiego, ogłosiła bezprecedensowy wzrost cen gazu ziemnego dla Ukrainy, która obecnie wynosi prawie 0,5 tysiąca dolarów. To najwyższa cena w całej Europie. To nie jest ekonomia, to jest cena polityczna. W tej sytuacji Kijów rozważa tak zwany rewers, czyli zakup gazu z zachodu. We wtorek do Brukseli pojedzie ukraiński minister do spraw energetyki, szef Naftohazu, by negocjować warunki tej operacji. Ryzyko przerwania dostaw gazu przez Rosję Kijów uznaje za wysokie. Tymczasem Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała w obwodzie ługańskim, graniczącym z Rosją, uzbrojoną 15-osobową grupę dywersyjną. Skonfiskowano m.in. 300 automatów, jeden granatnik przeciwczołgowy oraz 5 pistoletów. Według SBU zatrzymani planowali przejęcie władzy w obwodzie. W tej sprawie wszczęto już śledztwo. Działań dywersyjnych na Ukrainie ze strony Rosjan należy się spodziewać, zauważa profesor Romuald Szeremietiew z Akademii Obrony Narodowej. Putin stosuje wynalazek użycia działań asymetrycznych
przy agresji. To znaczy, siły zbrojne, które są zgromadzone, stoją, tak? I cały czas jest sugestia, że jak coś, to one ruszą, a wysyła się tych nieoznakowanych soldatów. Ukraińska Służba Bezpieczeństwa aresztowała także obywatela Ukrainy, który organizował akcje separatystyczne w obwodzie donieckim. Po tym zdarzeniu grupa jego zwolenników usiłowała zająć budynek prokuratury w mieście Mariupol. Dwóch księży z Włoch oraz zakonnica z Kanady zostali uprowadzeni z placówki misyjnej w Kamerunie. Na razie nie wiadomo, kto ich porwał. O porwaniu, które miało miejsce minionej nocy, poinformowało Radio Watykańskie. Duchownych uprowadzono z miasta Maroua, leżącego w pobliżu granicy z Nigerią. To obszar aktywności islamskich bojówek, zwłaszcza Boko Haram, który od 2009 roku prowadzi zbrojną walkę o przekształcenie Nigerii w radykalne państwo islamskie. O uwolnienie misjonarzy zaapelował już Ojciec Święty Franciszek. I tą informacją kończymy główne wydanie informacji dnia. W imieniu całego zespołu dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrej, spokojnej nocy. Z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julita Mirecka. W naszym programie czas na prognozę pogody. Nadchodząca noc w Europie przeważnie z temperaturą dodatnią, bliską 10 stopni Celsjusza. Chłodniej w Moskwie, około minus 2 stopni, a cieplej w Atenach i tu 14 stopni na plusie. Jutro na Bałkanach w dalszym ciągu deszczowo, pochmurno i mokro także na Wyspach Brytyjskich i we Francji. Na pozostałym obszarze więcej pogodnego nieba, a na termometrach od 8 stopni Celsjusza w Moskwie oraz Bukareszcie do 24 w Marsylii. A już teraz kilka słów o warunkach pogodowych w Polsce. W nocy najcieplej będzie na zachodzie, około 8-7 stopni. Najchłodniej natomiast na Podlasiu i tutaj blisko minus 1. Jutro pogorszenie warunków pogody. Na zachodzie i północy sporo chmur. Przelotny deszcz możliwy na Dolnym Śląsku. Tam także w godzinach popołudniowych może zagrzmieć. Na pozostałym obszarze natomiast dość pogodnie, a na termometrach maksymalnie od 13-14 stopni na północnym wschodzie do 20-21 w rejonie Śląska oraz Wielkopolski. Wiatr słaby i umiarkowany z południa i zachodu. Barometry wskażą w południe około 1015 hektopaskali i spodziewany jest niewielki spadek ciśnienia. A już teraz o tym, jaka pogoda czeka nas w poniedziałek. W poniedziałek ciepło, ale wilgotno. Przed południem na wschodzie pogodnie, natomiast na pozostałym obszarze pochmurno. W zachodnich i północnych regionach opady deszczu, które po południu obejmą już cały kraj. W ciągu dnia temperatura maksymalna wzrośnie do około 17-19 stopni. Cieplej będzie na zachodzie i tam blisko 20-22. Wiatr umiarkowany, przeważnie ze zachodu. Na dziś to już wszystkie informacje o pogodzie, jakie przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję i życzę dobrej i spokojnej nocy, a także radosnego świętowania niedzieli.